Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Pomidor A was chciałbym zaprosić na Kolejny odcinek Zagrajmy w Minecraft I nie wiem dlaczego mi się tutaj wyłączyło W sensie włączył mi się menu, bo nawet escape'a nie wciskałem Tak więc Wow już, już się przebudziłem, już się przebudziłem, już jest widno. Okej, okay, dobra, no to skoro jest widno, no to można i. Witam was bardzo serdecznie. To jest właśnie to, o czym wspominałem na Kingsley, że będę chciał wrzucić wam film i nagrać wam film na jutro. Jestem już dwie godziny po live z Kingsleya. Dalej się czuję oczywiście jak guwięko, ale źle nie jest. <laughs> Trzeba iść do przodu. Bo jak, jak to mówił Tiger Bonzu? Bonzu <laughs> Jak to mówi Tiger, bonzu idziemy do przodu i nie do tyłu Tak więc zacząłem sobie tutaj powoli robić Pokażę wam, o właśnie coś takiego Dobra jestem z powrotem No już oczywiście powrót i musimy pierwsze cięcia robić bo czemu by nie Tak więc jak widzicie zacząłem sobie tutaj robić takie schody W sumie w dół i wydaje mi się, że takie zejście tutaj wygląda całkiem wpytę. Oczywiście, na dniach sobie ogarniemy jakiegoś time lapsa, czyli tak zwane przyspieszanie materiału. I zrobimy sobie tutaj, właśnie, taki jakiś chodnik, być może tutaj jakoś sobie pozdabiamy, no bo jest tutaj taki kurde, fajnie teren przygotowany. Tak przynajmniej mi się wydaje, że jest tutaj tak elegancko teren przygotowany. Tak więc, no, można by coś tutaj ogarnąć. Tutaj może jakieś molo, czy coś, bo mamy tutaj łatwy dostęp do wody. Więc korzystajmy póki możemy. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, też z, tymi, z tym dirtem nie wychodzi do końca, bo czasami wychodzi poza granice. Eee, więc dobra, jaki mamy dzisiaj plan? Jako, że wracamy po znowu długiej przerwie. Wiadomo, nie jest to seria regularna, to jest seria co jakiś czas na kanale. Mimo, że to jest seria odcinkowa, to jednak jest to seria, która od czasu do czasu się pojawia. Co prawda, czasami trochę rzadziej. No ale wiecie o co chodzi. Wiecie, jak to jest. No, niestety, z tym Minecraftem lepsze to, niż żeby miał być to, nie wiem, codzienny content, a potem bym żygał dosłownie. Więc w wolnej chwili zawsze się odpali tego Minecrafta, co nie? A więc dobra, moi drodzy. Za wiele tutaj nie budowałem, bo w sumie niedawno włączyłem sobie tę gierkę i na szybko ogarnąłem sobie chodnik. Jak i zrobiłem sobie coś takiego: takie tutaj fajne zejście. I tu mamy takie coś o. Żeby po prostu nie wychodzić za dom, dlatego że jak w końcu odpalimy jakiś Easy Mode, albo Normal to może być troszeczkę słabo no bo wiecie o co chodzi, no, tu będą no łazić tam kurde te wszystkie Creepery, Creeperongi i tak dalej ale jako, że jest to dzisiaj powrotowy odcinek i mam nadzieję, że oczywiście co jakiś czas ta seria będzie się pojawiać to postanawiam, że sobie przebudujemy tutaj tą małą palarnię tą jakby to można powiedzieć palarnię, no, no mini palarnię, no Ponieważ, jak widzicie, ta palarnia mieści się w tym oto miejscu. O, właśnie, tak. Tam jest jaskinia. Zgadza się, oczywiście. I jako, że wyglądało to dosyć tandetnie, przynajmniej ja tak uważam, że to wyglądało tandetnie, to patrząc na to, że przed odpaleniem nagrywania wpadła mi pewna myśl, to sądzę, że będzie można ją wykorzystać. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ile w tym będzie prawdy? Zobaczymy. Tu mieliśmy sobie przygotowaną tą, tą wodę czarną. Ok, więc dobra. Zobaczmy, czy mamy wiaderka gdzieś. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. A nie, jest. Tutaj też nie ma. No nie ma wiaderka. Mamy tylko jedno wiaderko, tak więc no z jednego wiaderka, no to guzik zrobimy, tak więc skoro nie ma tutaj, to zejdźmy do magazynu. Ee, no. Nope. Tutaj też nie ma. No nie jest, tylko że z wodą, ale. No to tak jakby nie było. O, i tutaj też jest z wodą. Dobra, no to w sumie wygląda na to, że mamy. Mamy jedno puste i. E, dwa napełnione wodą, tak więc trzeba teraz to napełnione wodą wziąć gdzie indziej po prostu. I tak też zrobimy. Tak więc najpierw wylejemy sobie tę wodę. Nie tak chciałem to zrobić. Tak chciałem to zrobić, proszę bardzo, dokładnie. I idziemy teraz zdobyć tą czarną wodę. Nie czarną, tylko czarną. Aha, brakuje nam jeszcze jednego wiaderka, no bo inaczej to się jakby nie ogarnie. No, Okej, okay, tak. Więc mamy tutaj sztabki żelaza. Idziemy zrobić sobie wiaderko. Cyk, oczywiście, że tak. No, elegancko wyczyszczone. Dobra. Więc teraz tak, jak ja się na to zapatruję, Aaa, jestem w ogóle nieprzygotowany. No ale dobra, dobra. Mimo, że, tak, że nie ma takowego przygotowania, to ogarnijmy w takim razie coś co sprawiłoby, że to miejsce by wyglądało troszeczkę lepiej. Byłoby, nie wiem, ciekawsze. Podczas przede wszystkim byłoby większe. Tak więc wow, wróciłem w końcu po długiej przerwie do Minecrafta. Co się stało? Naszła mnie ochota. Stwierdziłem, że fajnie byłoby. no fajnie. My Myszka tutaj już bo baterię trzeba będzie wymienić jak najszybciej. Stwierdziłem, że fajnie będzie wrócić. Bo długo jakby nie grałem sobie w MC, a chciałbym, żeby to nie była seria, która zostanie e, zaczęta oraz zostanie niedokończona. Bo jak wiecie, lub nie, kiedyś jak miałem taki kanał, który nazywał się Pomidorowy Gaming. Był taki poboczny. A, dobra, niepotrzebnie to niszczyłem. Jak miałem kiedyś taki kanał, który nazywał się Pomidorowy Gaming, to to był kanał, w którym, na którym, właśnie nagrywałem Minecrafta i można było zobaczyć, na razie sobie tak to ogarniemy, potem sobie to wiadomo zalepie, można było zobaczyć, że Robiłem tam serię na modach i też właśnie robiłem coś ala taką serię, eee, znaczy coś ala taką serię, czyli w tym wypadku serię na modach, no bo wtedy robiłem Minecrafta bez modów i później zrobiłem jeden odcinek Minecrafta na modach. Tak, dokładnie tak, to chciałem powiedzieć. Eee, no właśnie. I co z tym Minecraftem? Z Minecraftem było to, że miałem motywację, potem się okazało, że miałem jakieś e, problemy z save'em, no i ostateczności, kiedy miałem kiedy musiałem sobie zrobić format kompa No to okazało się, że jednak sejwa sobie nie zapisałem i na przykład tak w ten oto sposób seria Minecraft po prostu zwykła e, ucierpiała Nie mogłem rozwinąć jakby dalszych perypetii tego co tam, by, co tam by miało miejsce A szkoda, bo uważam, że byłoby to dosyć interesujące <laughs> Byłoby to nawet bym powiedział bardzo interesujące no, ale niestety koniec końców e, nie było mi to dane tego dokończyć, nad czym dosyć ubolewam, no bo gdyby nie to, to podejrzewam, że tamta seria mogłaby ciekawie wyglądać. Aczkolwiek, no nie wiadomo, czy ona by dobiegła do końca, czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o Minecrafta na modach, wtedy to tam wydarzyła się zupełnie inna rzecz, że zrobiłem małą gafę i kiedy pobierałem paczkę modów. No to okazało się, że. pobierając tę paczkę modów zapomniałem, jakby sobie jej zapisać w folderze pobrane, czyli po prostu w momencie kiedy pobrałem, no to od razu później skasowałem, bo stwierdziłem, że nie chcę, żeby mi Miejsce na dysku. No wiecie, żeby nie zabierało mi miejsca na dysku, bo tam wiadomo, nagrywam i tak dalej. No to chciałbym mieć jak najwięcej miejsca na dysku. I okazało się. Że potem kompletnie nie mogłem znaleźć historii, i to, był, to było coś, przez co mi było bardzo przykro, bo w tamtym momencie, kiedy chciałem już robić kontynuację tej serii, kiedy naprawdę miałem ochotę zabrać się bardziej za tamten Minecraftowy content na tym drugim kanale, no to kompletnie nie mogłem z tego robić, no bo. Znaczy, fakt, mógłbym zrobić, ale skończyłoby to się w taki sposób, że po prostu musiałbym to robić na nowym save a wiadomo, Robić ciągle serię z nowych saveów, no to to jest trochę przesada i to nawet bym mógł powiedzieć gruba przesada. Tak więc <laughs> tak mniej więcej wyglądała sprawa, jeżeli chodzi o Minecraft na modach. O zwykłego Minecrafta, no to wiadomo, jak to się skończyło. Po prostu zapomniałem sobie przekopiować save'a, przekopiować save'a zap sobie zapomniałem. Eee... No i wyglądało tak, jak to wyglądało, no. Bez, bez sejwa, bez tak jakby bez nogi, można by to tak jeszcze bardziej ująć. Co to, to chciałem tak? Czy to inaczej zrobić? Niech będzie tak, może nie tak, ale zróbmy to tak jakby to tak, takie bajranckie schody. Wiecie o co chodzi? O, tylko żeby, żeby to wyglądało dobrze, to bym musiał teraz to tak dać tutaj. Eee, o, coś takiego. O! O! Elegancja Francja, tak to zajebiście wygląda. I tu mamy tego cave'a, którego wypadałoby kiedyś zwiedzić. Tak więc jak widzicie mamy kuźnię i z tej kuźni będziemy mogli dostać się do jaskini, która tam na dole jest. I tam jest sporo korytarzy, które można byłoby zwiedzić. Tak więc tak to właśnie się prezentuje. Wiadomo, to nie będzie wyglądało tak jak teraz, to pewnie będzie jakoś jeszcze ozdobione, ale to na razie robię taką prowizorkę, żeby to miejsce było chociaż minimalnie różniące się, żeby to nie wyglądało tak jak pół dupy za krzaka, brzydko mówiąc. No i tak. Ogólnie no nagrywam to właśnie, tak jak już zresztą wspominałem, powtórzę raz jeszcze. Po tym lawie z Kingsleya wiadomo, czuję się jak gówno, bo gardło mi trochę siada, z nosa mi cieknie, a to już oznacza, że po prostu są pierwsze kroki do tego, że będę chory za jakiś czas. Tak więc no niestety, nawet ja nie mogę uniknąć choroby. Nawet niestety ja nie mogę uniknąć, i będę musiał się z tym, brzydko mówiąc, zmierzyć. No ale na no, trudno, no niestety. Czasami trzeba zachorować, by później być zdrowy jak ryba, jak to mawiają. A przynajmniej tak słyszałem, że trzeba być zdrowym jak ryba. Nie wiem, ile to w tym prawdy jest. Może wcale, może to tak naprawdę gówno prawda jest. Nie zdziwiłoby mnie to. I dobra, mamy tutaj 4, 8, 12, 16. Czy tyle piecyków nam starczy? Ja bym powiedział, że jeszcze bym taki rządek zrobił i to byłoby wsio, jeżeli chodzi o piecyki. Nie potrzeba nam więcej. Te 20 to byłoby ideolo. Przynajmniej jest o wiele więcej niż wcześniej, tak więc jeszcze jeden piecyk trzeba by było zrobić. Chyba, żebym zapożyczył ten piecyk, i tak też chyba zrobimy. Na razie sobie podpierdzielimy ten piecyk. O, i elegancko, i na razie to tak wygląda. Czyli mamy coś takiego. Teraz zróbmy to w, w takim sensie, jakbym chciał sobie wyjść i przykładowo coś wam pokazać. Tak więc powiedzmy. Idę na schody, takie siema, siema, jestem pomidor, bla, 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 no to kolejny odcinek z Minecrafta, bla, 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 wychodzimy sobie z domku, elegancko, idziemy sobie tą oto dróżką, a jednak nie idziemy tą dróżką, idziemy sobie tutaj i schodzimy sobie tutaj i tak to wygląda. Fajnie wygląda w sumie, tak wychodzisz, mówisz sobie, kurde, przecież tu, przecież tu było bajorko z czarną wodą, przecież tu piecyki były, coś jest grane, a tu nagle zong. Okazuje się, że piecyki są pochowane tutaj. Ewentualnie. Ewentualnie. Sarki, oczywiście, zacięcie. Tych cięć trochę będzie w tym odcinku. Tak więc, no nie zdziwcie się. Troszeczkę kombinuję z montażem co do tej serii. Ale w najgorszym wypadku, po prostu poza anteną. Ja zobaczę, czy czasem nie da się jeszcze przesunąć o jedną, jedną lub dwie kratki i po prostu jeszcze dalej damy te piecyki. Tylko że wtedy będziemy już dochodzili do tego, tu tak mi się wydaje. Ale jakbyśmy o te dwie kratki przesunęli, to chyba aż tak źle nie będzie. Nie powinno być. Tu się nie wiem, obok jakiejś skrzynki da. E crafting table ewentualnie. <laughs> I tutaj troszeczkę damy to pomieszczenie bardziej naprzód, żeby to nie wyglądało tak, że to jest takie niesymetryczne. Nie no bo patrzcie, tutaj wchodzicie i macie tak, jakbyśmy mieli. Pojedyncze drzwi, a na przykład jak bym dał o jedną kratkę do przodu, to już byśmy mogli tutaj dać podwójne drzwi, no nie? Wiecie o co chodzi. Na przykład tutaj by się tak dało, dwie podwójne drzwi, wchodzisz i elegancko, siemano, siemano, witam w mojej, kurde, kuźni, w mojej palarni, w mojej przetapialni i tak dalej, no nie? Ale to są takie plany już za jakiś czas, być może w trakcie tego, kiedy wy będziecie oglądali odcinek, ja pewnie sobie załączę Minecrafta, w tle coś se puszczę i będę sobie tak... Dłubał, ewentualnie zaraz po tym odcinku nie puszczę coś sobie z YouTube'a i będę sobie tutaj kminił, co by tutaj porobić, tak więc, jeżeli chodzi o Minecrafta to wracamy, ale to nie jest taki powrót na zasadzie, że wow, teraz będzie regularnie seria. Po prostu co jakiś czas będą odcinki, bo jest to strasznie luźna gierka, a jak wiemy, takie luźne gierki zajebiście wpływają. No bo wiecie, z retrogierkami og i ogólnie z gierkami jest problem taki, że. Można by powiedzieć, to jest taki dość zasadniczy problem, że na nich, wiadomo, się skupiasz na fabule, gameplayu i tak dalej. A tutaj to sobie, wierzcie, możecie tak pogadać. O, idziemy sobie. E, tutaj nie dokończyłem. O, to już zaraz dokończymy. No, i na przykład, wiecie, sobie idziecie, idziecie, tam sobie tłumaczycie, bla bla, i tak dalej. I możecie naprawdę o wszystkim gadać w Minecraftie Nie musicie koniecznie skupiać się na gadaniu na temat gierki, no bo, mówmy się, ale już co bym mógł powiedzieć na temat tej gierki, o patrzcie yy, nie wiem, idę do przodu, patrzcie, widzicie to, kurde yy, idę po mostem, tutaj mamy, kurde, statuetkę zakola, tak, to była statuetka, dobrze pamiętam, nie ta, statuetkę świętego zakolnikowa patrona parku, no widzicie zakol, zajebiście strzeże ten park nic tutaj się nie działo, żadnych tutaj armagedonów, co jedynie przyszedł nam zającek Zającek, zającek O, mogę mu dać imię Krówka O widzicie, patrzcie jaka fajna krówka, chodź króweczko Zobaczcie jaką fajną krówkę, widzicie kurde statuetkę świętego zakola, kurde tutaj Powoduje, że mamy szczęście kurcze pieczone, no mamy szczęście, to trzeba sobie przyznać Jestem zadowolony z tego powodu, patrzcie jak mi się gembowu cieszy. <laughs> wow Dara, chłopaki, nie! Co ja zrobiłem? Ziec. No Zasłuchaj, autentycznie ja z tego sufitu się pozbędę niedługo i nie będzie takich kurwa akcji, że e, biedne króliczki będą cierpieć. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że ten Minecraft Wam się spodobał troszeczkę sobie porozmawialiśmy na jak to zwykle bywa, na różne pierdołowate tematy chatka, po kubusie, puchatka, ta jasne, mhm. Eee, dajcie znać, czy wam się podobał ten odcinek Taki luźny. Zresztą ta seria w ogóle na luzie jest prowadzona, tak więc nie powinno to chyba nikogo dziwić. Eee, trzeba będzie coś kurde z tym wodospadem tu zrobić, bo miałem takie ogromne plany. Dobra, nieważne. Dzięki za uwagę. To byłem ja, to byliście wy. Jest mi kurwa przykro. Mam powrót. Uzbyłem się królika. Ja pierdziele, kurde, wymusiłem, patrz, aż kurde mi się zerem płakać, łzy mi aż poleciały. Dobra, trzymajcie się, cześć i do następnego mm. razu.